Rozdział czwarty. Uderzenie było tak silne, że sulik spadł z niewielkiego metalowego stołka i twardo wylądował na podłodze. Prawy policzek zaczął mu szybko puchnąć, a ból był tak obezwładniający, że nie próbował nawet podnieść wzroku. Po chwili jednak dźwignął się, aby usiąść na zimnej posadzce. Ukrył twarz w dłoniach i cicho jęknął. Oczy miał lekko przymrużone, choć w pomieszczeniu nie było zbyt jasno. Paliła się tylko jedna brudna żarówka nieozdobiona nawet kloszem. Bauer, widząc wściekłość na twarzy Kręca, wolał na razie się nie odzywać. Podrapał się tylko w miejsce pośrodku czoła, które w ogóle go nie swędziało, i starał się nie patrzeć na Suliga. Wreszcie uniósł się ciężko i wolno podszedł do drzwi. Spojrzał jeszcze w stronę pułkownika, aby się upewnić, czy nie jest mu potrzebny, i wyszedł. Więzień utkwił wzrok w podłodze i zacisnął zęby. Pułkownik cierpliwie czekał, aż cisza wyprowadzi Suliga z równowagi. Obserwował go uważnie, notując każdą zewnętrzną oznakę zdenerwowania. Obfity pot na czole, drżenie rąk, szybszy oddech, były nie do ukrycia, co stanowiło dla przysłuchiwanego dodatkową torturę. Mężczyzna był niski i chudy, ale można było odnieść wrażenie, że teraz skurczył się jeszcze bardziej. Brudny niebieski garnitur wisiał na nim, jak na strachu na wróble. Wolno, nie patrząc na pułkownika, zdjął marynarkę i położył ją na podłodze. Kręc podszedł niespiesznie do drzwi, raz jeszcze przyjrzał się uważnie więźniowi i wyszedł z celi nieznacznym gestem, dając do zrozumienia dwóm śledczym, by kontynuowali. Przemierzył kilkadziesiąt kroków korytarzem i wszedł do swojego pokoju. Nie miał zbyt dużego gabinetu, ale nigdy nie lubił wielkich, jakie nazywał ministrówek, kojarzących mu się z marnotrawstwem urzędników państwowych. Miejsce, w którym pracował, wydawało mu się przytulne, miłe i praktyczne. Pod ścianą, na prawo od drzwi, stało biurko z wygodnym fotelem. Po drugiej stronie znajdowała się skórzana kanapa dla gości, tuż obok szafki z dokumentami i wieszaka na ubrania. Takie wyposażenie, zdaniem pułkownika, całkowicie wystarczało. Zerknął jeszcze należące na biurku zdjęcia, na których widać było, jak Sulik rozmawia z dwoma mężczyznami i ukrył twarz w dłoniach, wciąż cicho przeklinając. Major Bauer siedział za ścianą i sączył piątą tego dnia kawę. Nie spał od tak dawna, że nie zdawał sobie nawet sprawy, która godzina. Drzwi się otworzyły i usłyszał za plecami głos porucznika. Panie majorze, odwrócił się leniwie. Kaj, dobrze, że jesteś. Co nowego? Ultra dzwoni. Dawaj ją. Bauer podniósł słuchawkę na swoim biurku i zaczekał, aż porucznik go przełączy. Mów. Sprzęt zniszczony. Świadek ranny, ale bezpieczny. Ukryje go u białych. Usłyszał głos łzry. Cholera, niech tam zostanie. Dalej. Wieś domki, kwadrat F-117. Numer domu 28. Jest tam duży nieporządek. Zrozumiałem. Czekał na ciąg dalszy merdunku, ale przez chwilę słyszał tylko ciężki oddech agentki. Minęło dobre kilka sekund, zanim odezwała się ponownie. Majorze, co tu się dzieje? Co to za ludzie? Zostaw świadka u białych i wracaj po sprzęt do centrum. Jeszcze nie wiemy wszystkiego. Zrozumiałam, wykonuję. Ultra przerwała połączenie. Major któryś już raz tego dnia pokręcił z niedowierzaniem głową. Wyjął z biurka dokumenty i szybko coś na nich zapisał. Kaj! krzyknął przez drzwi. W progu ponownie zjawił się młody porucznik. Tak jest, panie majorze? Bauer podał muteczkę. Zajmij się tym. Tak jest, panie majorze. Bauer wciągnął głęboko powietrze. Do gabinetu powoli wszedł kręc, mijając się z Kajem. Co z Suligiem? Spytał major. Pracują nad nim. Co z ultrą? Nie uwierzysz. Bauer podał mu kopię dokumentów, które przed chwilą wypełnił. Kręc spokojnie odłożył akta i przeszedł się po gabinecie. Na ile sulik nam zaszkodził? spytał po chwili major. Tak naprawdę nigdy nie pracował w agencji. Był na to za mało bystry. To zwykły treb wykorzystywany czasem do różnych operacji. Niewiele wiedział, ale pewnie trochę nabruździł. Ci kolesie na zdjęciach z nim to na pewno ludzie szczękusia? Na pewno. Bauer pokręcił głową z niedowierzaniem. Porywają Suligowi żonę, szantażują go, on pracuje dla nich. Tylko po co im taki sulik? Przecież to pionek, ale miał z nami kontakt. Kręc podniósł nieznacznie wzrok. Wiesz, co mnie najbardziej niepokoi? Domyślam się. No właśnie. Ktoś o takich możliwościach, kto bez mrugnięcia zabija polityków, wie o naszym istnieniu i ma to w dupie. Złamali suliga jak chcieli. Zaskoczyli ultrę, więc u rodziców dziennikarza musiał być podsłuch. Kto tak szybko jest w stanie znaleźć adres i założyć podsłuch? Tylko ktoś, kto pracuje dla rządu lub podległej mu komórki. Właśnie. Czyli siedzimy po pachy w gównie. Kręc opadł na kanapę. Ci ludzie mają ogromne możliwości w całym kraju. Są szybcy, świetnie poinformowani i trzeba przyznać dość cwani. Co zrobisz z suligiem? Bauer zadał to pytanie dość obojętnym tonem. Nie wiem, to teraz nieważne. Ważny jest dziennikarz, jego rodzina i ultra. Ale najważniejszy jest kurier. Adam obudził się w wygodnym łóżku. Od razu uderzył go silny, choć miły i zdawało mu się znajomy zapach. Otworzył z trudem oczy, próbując się rozejrzeć. Zaskoczyło go, że pokój jest urządzony w całości na biało. Nie było nawet jednego mebla w innym kolorze. Z pewnością jednak nie znajdował się w szpitalu. Wszystko sprawiało wrażenie bardziej przytulnego i przyjaznego, co od razu mu się spodobało. Jego uwagę przykuły trzy obrazy wiszące na przeciwległej ścianie. Stanowiły piękny kontrast dla konsekwentnej aż do bólu bieli otoczenia. Pierwszy, dość duży, miał może metr na półtora i przedstawiał kulę ziemską zawieszoną w przestrzeni wyobrażonej raczej jako rodzaj świetlistej energii niż materii. Zwykle Ziemia przedstawiana jest jako niebieska elipsoida w otoczeniu sąsiednich planet, a w dalszej perspektywie, gwiazd. Tu otaczały ją strumienie światła układające się w okręgi, na których widniały wizerunki znanych postaci religijnych Jezusa, Buddy, Mahometa. Podobizn tych było więcej, ale Adam nie potrafił wszystkich rozpoznać. Na drugim obrazie w białą postać, siedzącą tyłem, do widza biło energiczne światło, którego źródło znajdowało się gdzieś wysoko, w przestrzeni. Trzeci obraz przedstawiał parę, chyba małżonków. Byli przepięknie bogato ubrani, wyraźnie w stylu dalekowschodnim. Adam przypomniał sobie, że zapach unoszący się w pokoju zna z hinduskiego sklepu, do którego wpadał czasem w drodze z pracy, aby kupić coś ładnego Marcie. O Boże! Mam nadzieję, że nie wejdzie tu zaraz święty Piotr i nie zabrzęczy kluczami, pomyślał, mimo woli szczypiąc się lekko w dłoń. Odchylił kołdrę. Na wysokości pasa owinięty był bandażem podtrzymującym kilka dość dziwnych materiałów opatrunkowych, których nie potrafił nazwać. Zauważył, że nie czuje silnego bólu, ale jest zbyt słaby, by wstać. Lekkie uniesienie głowy uznał za wystarczający w obecnej sytuacji wyczyn i dowód na to, że jednak wciąż żyje. Poczuł miły spokój choć nie miał pojęcia, gdzie się znajduje. Ufał temu miejscu. Jeśli można to tak nazwać, było mu mimo wszystko dobrze. Lekko chrząknął, aby usłyszeć swój głos. La la la, zaśpiewał. Wciąż próbował usłyszeć jakieś dźwięki, które mogłyby dochodzić za drzwi. Na próżno. Było tak cicho, że postanowił jeszcze cicho sobie pośpiewać. Po chwili jednak poczuł znużenie i zasnął. Stary, wysłużony Ford Scorpio jechał dość szybko, jak na swoje możliwości, w stronę Poznania. Janti wiedziała, że agentce zależy na tym, by zdążyć na samolot kilka minut po dwudziestej. Ultra niemal na pamięć znała rozkłady lotów w całej Polsce. Miała specjalne stałe upoważnienie, pozwalające bezpłatnie i bez ograniczeń podróżować lotem. Nie wyróżniało jej to specjalnie wśród pasażerów. Takie bezpłatne bilety posiadało bowiem wiele osób, na przykład posłowie, senatorowie, wysocy urzędnicy administracji państwowej, a nawet niektórzy pracownicy linii lotniczych i ich rodziny. Tacy ludzie wsiadali do samolotu bez względu na liczbę sprzedanych biletów, nie wzbudzając szczególnego zdziwienia wśród obsługi. Dacie sobie z nim radę? spytała nagle ultra. Na pewno. Janti uśmiechnęła się, lekko uchylając okno. Szybko z tego wyjdzie, to drobiazg chwilami może być kłopotliwy. To dziennikarz. Skręć tutaj. Ultra wskazała najbliższy zjazd z drogi ekspresowej. Będzie bliżej do lotniska. Janti zmieniła pas i wjechała ślimakowatą drogą na niewielką szosę, którą agentka znała od bardzo dawna i z której często korzystała. Oszczędzała na tym skrócie co najmniej dziesięć minut. Lubisz go? spytała po chwili Janti. Słucham? Ultra spojrzała na towarzyszkę podróży, udając zamyślenie. Bardzo go lubisz. Stwierdziła spokojnie kobieta. Co to opowiadasz? Przecież ja go prawie w ogóle nie znam. Znasz go. Potrafisz w kilka minut prześwietlić człowieka jak rentgen. Proszę cię, kiedy wrócisz? Janti zmieniła szybko temat. Postaram się jak najszybciej, tylko go nie nawracajcie. Każda dusza szuka ścieżki. Janti uśmiechnęła się niewinnie, spoglądając nabożnie w niebo. Chrystera, to i biednego pismaka przed tymi pijawkami jęknęła ultra. Kiedy się skontaktujesz? Jutro. Wy do mnie nie dzwońcie. Nie ma sprawy. Potrzebujesz jeszcze czegoś? I tak mam u ciebie zbyt duży dług. Nikt nie ma u mnie żadnych długów, a już szczególnie ty. Ultra się zamyśliła. Reszta drogi do lotniska spędziły w milczeniu. Gdy dojechały, agentka sprawnie wyskoczyła z samochodu, wzięła torbę z bagażnika, machnęła ręką na pożegnanie kobiecie w białej sukni i ruszyła w stronę wejścia. Po chwili zatrzymała się i dostrzegłszy, że Janti również wysiada, szybko wróciła, aby mocno ją uściskać. Potrzebowała tego, zwłaszcza teraz. Omszanti ultra. Omszanti. Ale lubisz go? Pilnuj go dobrze, Janti. Adam ponownie obudził się po trzech godzinach. Tym razem wyraźnie usłyszał lekki szmer za drzwiami. Był pewien, że jakieś osoby krzątają się w sąsiednich pokojach i na korytarzu. Tak naprawdę, właściwie nie wiedział, co się znajduje za drzwiami. Ostatnia rzecz, jaką dobrze pamiętał, to utrata świadomości w samochodzie. Później, jak przez mgłę kojarzył, że ktoś go gdzieś przenosił. I to wszystko. Reszta to sen. Zerknął na stolik, z którego zniknęła szklanka wody. A więc jednak ktoś tu był, kiedy spałem, pomyślał i uśmiechnął się do siebie. Lekko drgnął. Drzwi się otworzyły i pojawiła się wysoka, smukła, ubrana całkowicie na biało kobieta. Jej jasne włosy spadały na ramiona, a oczy wyrażały głęboki spokój. Była z pewnością starsza od Adama, ale na jej twarzy nie zdążyły się jeszcze pojawić zmarszki. Nie można było powiedzieć, że jest piękna, ale naturalna dostojność od pierwszego wyjrzenia czyniła z niej postać niezwykle interesującą. Ujrzawszy, że Adam jest przytomny, podeszła do niego uśmiechając się ciepło. Kniewicz poruszył się nieznacznie na łóżku. Dzień dobry, pani. Zdołał się lekko ukłonić. Nazywam się Janti. Wszyscy tu mówimy sobie po imieniu. Adam próbował usiąść, ale szybko zrezygnował z tego bolesnego pomysłu. Wciąż jednak uważnie przyglądał się smukłej kobiecie. Widzę, że coś cię niepokoi. Uśmiechnęła się ponownie. Nie, ja tylko... Ciekawe imię. Wychowałam się w Indiach. Jak się czujesz? Jej uśmiech mógł być czymś w rodzaju flirtu rzeźby z oglądającym ją przechodniem. Chyba nieźle, odrzekł wolno, przyglądając się ubranej na biało Janti, która ciągle stała nad nim. Marzył o tym, aby wreszcie usiadła. Przepraszam, gdzie ja właściwie jestem? Zanim ci wszystko wytłumaczę, chcę, abyś wiedział, że to bardzo bezpieczne miejsce. Byłeś w nie najlepszym stanie, ale kula nie naruszyła żadnych organów. Po prostu przeszyła ci mięśnie i tkankę tłuszczową. Gdybyś nie wiedział, to powiem ci, że to dobra wiadomość. Bardzo dziękuję. Naprawdę jestem wdzięczny. Adam z ulgą zauważył, że kobieta wreszcie usiadła. Dostałeś kilka płynów w kroplówce. Mikroelementy, witaminy, płyny ustrojowe. To wszystko uzupełniło braki w Twoim organizmie spowodowane utratą krwi. Dużo krwi straciłem? Na tyle dużo, że przez pewien czas byłeś nieprzytomny. Teraz nic ci już nie grozi. Była ze mną kobieta. Wróci za kilka dni. Ma trochę spraw do załatwienia. Mimo, że Adam nie zmienił wyrazu twarzy, Janti wyczuła, że wiadomość ta zaniepokoiła go. Wyraźnie zaczął jeszcze uważniej jej się przyglądać, co pewien czas tylko rzucając okiem po pokoju. Szybko wyjęła z za białej szaty niewielką kopertę. To list od niej, powiedziała spokojnie, choć z pewnym naciskiem na od niej. Adam powoli wyciągnął rękę po kopertę, a następnie wyjął z niej kawałek papieru. Ultra miała pismo niewyraźne, niedbałe, choć zamaszyste. Stwierdził, że nieładnie byłoby czytać przy kimś prywatną korespondencję, więc postanowił, że rozszyfrowaniem bazgrołów agentki zajmie się później. Był pewien, że list napisała Ultra. Widział w samochodzie kilka i papierów i notatek. Charakter pisma miała raczej nie do podrobienia, bo chyba nawet niewidomy pisałby wyraźniej. Teraz cię zostawię, na razie nie wolno ci wstawać, powiedziała Janti i ruszyła w stronę drzwi. Nie wolno? To prośba. Nie nadajesz się jeszcze do przenoszenia gór. Chciałem tylko od czasu do czasu pójść sam do łazienki. Pod łóżkiem masz wszystko, czego ci potrzeba. Odpoczywaj. Biała postać zniknęła za drzwiami, nim Adam zdążył jeszcze cokolwiek powiedzieć. W nocy nie mógł zasnąć. Nowe miejsce ekscytowało go i ciekawiło. Nie bał się już kłopotów z rano ani tego, że w najbliższym czasie może mu grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Czuł, że jest bezpieczny, a list „Ultry” utwierdził go w tym przekonaniu. Pisała, że musi załatwić kilka spraw, a on nabrać sił. Ludzie, u których go zostawiła, to jej długoletni przyjaciele całkowicie zaufani. Są trochę dziwni, ale się nie przejmuj. To wspaniali ludzie. Pomogli mi swego czasu przemyśleć kilka spraw, dzięki czemu stanęłam na nogi, co wówczas było bardzo ważne. Prawdę mówiąc, żyją nieco w chmurach, ale na swój sposób są bardzo mądrzy, i dzięki temu czują się naprawdę szczęśliwi. Jedzą dziwne rzeczy i pewnie będą cię namawiali, żeby zjadł to z nimi, ale zaufaj im. Nieźle ich Trochę cierpliwości, a na pewno zacznie ci to smakować. Cokolwiek sobie pomyślisz, pamiętaj. Oni zawsze kontrolują sytuację i wbrew pozorom mają naprawdę. Równo pod sufitem. Na koniec poważnie. Pod żadnym pozorem nie opuszczaj tej kryjówki. Tu jesteś bezpieczniejszy niż pod biurkiem prezydenta w pałacu prezydenckim. Trzymaj się. U. Mimo że litery przypominały hieroglify pijanego Egipcjanina, udało mu się wszystko odczytać. Przestudiował list kilkakrotnie. Właściwie nie miał nic do roboty, a czuł się dobrze tylko wtedy, kiedy leżał. Przy każdej próbie opuszczenia łóżka natychmiast robiło mu się niedobrze. Czemu towarzyszyły zawroty głowy. Wreszcie postanowił dać za wygraną i odleżeć swoje. Teraz patrzył w sufit i miał wrażenie, że za chwilę się rozpłacze. Był spokojny, czuł się bezpiecznie, leżał w wygodnym łóżku i cholernie doskwierała mu samotność. Rana dawała o sobie znać, ale nie mógł tego nazwać bólem. Jeśli już koniecznie trzeba by to było do czegoś porównać, to do odczucia, jakie wywołuje przeciężkawy kamień wszyty pod skórę mniej więcej w okolicach biodra. Sięgnął po szklankę i wypił łaprzywie kilka łyków. Za oknem szalał wiatr, a widoczne z łóżka korony drzew tańczyły za sobą przekornie, uderzając się końcówkami gałęzi, wyglądającymi jak groźne macki tajemniczych nocnych czarowników. Był chyba na pierwszym piętrze jakiegoś domu, najprawdopodobniej dużej willi. Na to wskazywał przynajmniej widok z okna. Ściany otynkowane były na biało, ale spod białego dywanu wystawały drewniane, polakierowane belki. W nocy pokój wydawał się jaśniejszy niż sugerowałaby to pogoda za oknem. Dodawało mu to trochę tajemniczości i niezwykłości. Adam próbował wniknąć w tę atmosferę, aby pooddychać zapachem czarów i magii. Inny świat, w jakim się znalazł, dał mu możliwość nabrania dystansu i zgromadzenia energii. Nagle poczuł się silny i świeży, jak bohater bajek czy opowieści fantazy. Smutek niespodziewanie i, trzeba przyznać, dość gwałtownie zaczął mijać, a jego myśli stały się bardziej kolorowe i twórcze. Zamknął oczy, by wyobrazić sobie inną rzeczywistość, inny, lepszy świat, inną historię. Śmierć i ból oddaliły się na nierozpoznawalną odległość, aby wreszcie stracić jakiekolwiek znaczenie. Ciało jakby straciło na wadze. Stało się nienaturalnie, lekkie i nieobarczone bólem ram. Adam leciał wysoko, co wydało mu się normalne i niezwykle przyjemne. Tak łatwo oderwał się od ziemi, że nie mógł zrozumieć dlaczego nigdy tego nie spróbował. Drzwi pokoju bezszelestnie się otworzyły i jakaś biała postać ze świecą w ręku zajrzała do środka, ale gdy dostrzegła, żadam spokojnie i mocno śpi, zniknęła, cichutko zamykając drzwi za sobą. Jaki on jest? spytał nagle Piotr Kręc, odrywając się od kieliszka czerwonego Bordeaux, rocznik 1989. Siedział na wygodnej kanapie, opierając głowę na poduszce, którą przyłożył do ściany. Nogi umieścił na małym stołeczku, co zwykł robić, gdy odpoczywał. Swój czarny garnitur dawno już powiesił w szafie, aby włożyć to, co najbardziej lubił: ciemnozielony sweter i spodnie Moro. Inny, odparła ultra. Trochę bezradny, jak każdy kogo się wyrwie z jego świata. On chyba do tej pory nie rozumie, co go spotkało. Uważa to za tak nielogiczne, że nie potrafi się temu w ogóle podporządkować. Ale jest odważny i jakoś się trzyma. Może się jednak napijesz? Zachęcił powtórnie pułkownik. Dziękuję, nie chcę dzisiaj pić, nawet wina. Nie czuję się chyba najlepiej. Pułkownik spojrzał na zegarek. Już pierwsza rzucił w kierunku dziewczyny. Idź się prześpij. Trzeba chyba sporo odwagi, żeby tak skazać kogoś na śmierć, powiedziała cicho, ignorując uwagę kręca. Przecież to cywil, amator, nie myśl o tym. Człowiek, którego szukamy, to zwykły skurwiel, menda. Bo wiemy go kimkolwiek jest. To nie odwaga, tylko wysyństwo. Na szczęście żyjecie. Ultrze nie podobał się uśmiech szefa. Widok trzech rozprutych facetów, który stawał jej dzisiaj kilkakrotnie przed oczyma, nie wydawał się zbyt śmieszny. Nie było jej ich specjalnie żal, ale na myśl o nocnych wydarzeniach wciąż czuła mdłości. Wiedziała, że gdyby teraz znalazła się w podobnej sytuacji, zrobiłaby bez wahania to samo i mówiąc szczerze, nie była przekonana, czy to dobrze. Pułkownik spoważniał, widząc, że ultra nie ma ochoty na żarty. Niezręczną chwilę postanowił wypełnić krótkim, choć w jego mniemaniu potrzebnym wykładem: Nasza praca zakłada ryzyko, ale musimy bronić tych, którzy sami obronić się nie potrafią. Cała filozofia. Ludzie, których zlikwidowałaś, zasłużyli na śmierć. To zawodowi wielokrotni mordercy. Sprawdziliśmy. Kobiety, dzieci, nieważne. Rozpruwali już na zlecenie całe rodziny. Byli zbyt goszczy, tyle wiemy. Ultra nabrała powietrza w płuca i przymrużyła lekko oczy. Kto chce zabić Adama Kniewicza, panie pułkowniku? Pruszków? Wołomin? Jakaś inna mafia? Dlaczego? Też na początku podejrzewałem mafię, odparł kręc, ale nie wygląda mi to na tych z Pruszkowa, ani żadnych innych. Za duża sprawa. To nie Chicago czy Nowy Jork. Tu mafia nie wcina się w aż tak dużą politykę, przynajmniej do tej pory. A to wygląda na sprawę aż po pałac prezydencki. Prezydent? Hm. Raczej nie, ale myślę, że ktoś z jego otoczenia, albo z rządu. Nikt w Polsce, oprócz ścisłej władzy, rzecz jasna, nie ma dostępu do informacji, które pozwoliłyby tak swobodnie działać. Popatrz, jak łatwo dowiedzieli się o wszystkich istotnych powiązaniach Kniewicza, o zwyczajach senatora Kamińskiego, nawet, co już zupełnie niewytłumaczalne, o naszych pracownikach. Jesteśmy jedną z najbardziej utajnionych służb, a tu w ciągu kilkunastu godzin nasi tajemniczy przeciwnicy dowiadują się o suligu i rozpracowują go jak dziecko. Skąd do cholery wiedzieli, że w ogóle ukrywamy dziennikarza? Skąd wiedzieli, że senator ma teczkę? Wreszcie co jest w tej teczce? Tego nie wie nawet sam prezydent. To nie płotki ultra. To gra, albo o niewyobrażalnie duże pieniądze, albo co bardziej prawdopodobne o bardzo ważnych ludzi. Kniewicz jest tylko mimowolnym świadkiem, w dodatku nietrafionym. Dlatego nic nie wie. Kluczem do całej sprawy jest jego dziewczyna. To jej się najbardziej bali. Ona mogła powiedzieć wszystko swojemu chłopakowi, tyle tylko, że nie zdążyła. Niestety, oni o tym nie wiedzą i dlatego chcą zabić Kniewicza. Ospieszą się tak bardzo, że zaczynają popełniać błędy. Ona już nam nic nie powie, zauważyła Ultra. Nie byłbym tego taki pewien. Mruknął pułkownik, sięgając po kieliszek. Agentka uważnie przyjrzała się szefowi. O nic nie pytaj. Uciął Kręc, widząc zdziwienie dziewczyny. Jutro będę wiedział na tyle dużo, by móc o tym rozmawiać. Na razie to jeszcze nic pewnego. Mamy cyngli? Nie zupełnie. Kręc wyciągnął z kieszeni paczkę kameli, wyjął papierosa i zapalił. Wszystkie drogi prowadzą na razie do faceta znanego w środowisku jako szczękuś. Dziewczyna uśmiechnęła się chyba po raz pierwszy tego dnia. Nie śmiej się. Podobno kiedyś przestraszyła się go nawet jego matka, ciągnął pułkownik. Wygląda, jakby go pociąg przejechał, nieważne zresztą. Mimo, że nawet mój bulterier jest od niego przystojniejszy, to bardzo przebiegły gość. Właściwie nic na niego nie mamy. Wiemy, że maczał palce w bardzo wielu brudnych sprawach, ale nikt nie zebrał na niego nawet grama dowodów. Narkotyki? Nie. Raczej klub profesjonalnego zabójcy. Ci wszyscy faceci, między innymi kolesie, których spotkałaś w dampkach, pracowali kiedyś dla niego. To właściwie jedyna rzecz, która łączy całą sprawę. Oczywiście na każdego z nich mamy ciężarówki papierów, ale na szczękiego nic. Jak sądzę, wielu z jego ludzi w ogóle nigdy go nie widziało. Ale on też pewnie nie robi tego dla sportu, zauważyła ultra. Właśnie, kręc mocno się zaciągnął. Ktoś najpierw musi zamówić u niego usługę i właśnie tej osoby szukamy. Szczękusia można by zlikwidować, nie powinno być z tym problemu, ale wtedy nigdy nie dotrzemy do klienta. Ktoś cieniuje Szczękusia? Nie, na razie gdzieś zniknął, ale wypłynie wcześniej czy później. Może klient był nerwowy i go kropnął? Uch, raczej wątpię. Musiałby być przede wszystkim cholernie mocny i naprawdę bardzo twardy. Szczękuś to nie jakiś tam chłoptaś z Warszawy. To zawodowy zabójca, za którym stoją dziesiątki takich jak on, a czasem lepszych. Ma jednego takiego, chyba najbardziej zaufanego. Wynajmuje go do specjalnych robotek i możliwe jest, że to on zabił senatora. To mistrz, jeśli można tak powiedzieć. Nikt nigdy nie zdążył mu się uważnie przyjrzeć. Znamy tylko jego niedokładny rysopis. Jest podobno niski, chudy, nosi okulary. Podejrzewamy, że to cudzoziemiec, najprawdopodobniej Słoweniec, ale chyba mieszka na stałe w Polsce. Jestem prawie pewien, że to jego właśnie widziała sąsiadka Karskiej w czarnym golfie. Dziennikarza jednak nie dostał. Zakładając, że to on, przypomniał pułkownik. Coś musiało mu przeszkodzić, albo ktoś. Ultra usiadła znowu na kanapie. Co robimy z dziennikarzem? Trzeba go pilnować, bo oni wciąż na niego polują. Najlepiej gdzieś dobrze go ukryć. Wtedy ty będziesz miała czas, żeby trochę pobiegać. Jak go znam, będzie chciał pobiegać ze mną. Jest w to bardzo zaangażowany. Za duże ryzyko. Poza tym może ci przeszkadzać. Ale może się też przydać. Siłą go nie zatrzymamy, a jak sam zacznie szaleć, to tak jakby w krótkich spodniach wbiegał na Mount Everest. To twój klient? Ty zdecydujesz. W śledztwie raczej już na nic się nie przyda, ale nie chcę go narażać. Według mnie zbyt duże ryzyko. Pogadam z nim. Westchnęła ultra podnosząc się. Na razie samodzielnie nie jest w stanie nawet się wysikać. To dobrze, może go to ochłodzi. Wątpię. Pójdę się przespać. O której mam się zameldować? Bądź o dziewiątej. I przestań już myśleć o tamtym. Zaczynasz mięknąć. Ultra wzięła swoją czarną skórzaną kurtkę z wieszaka. Dobranoc, panie pułkowniku. Trzymaj się. Gdy wyszła na dziedziniec, zauważyła z ulgą, że wichura najprawdopodobniej się skończyła. Od razu zrobiło się cieplej i przyjemniej. Brała nawet pod uwagę spacer. Ale na to była zbyt zmęczona. Podniosła pilota i wcisnęła przycisk wyłączający autoalarm, aby zorientować się, gdzie stoi jej nowy samochód. Czarna, sportowa Toyota czekająca na samym końcu parkingu spodobała się jej. Zresztą znała ten model. Jeździła takim kilka miesięcy temu. Ruszyła z piskiem opon i pokonała trasę do domu w niecałe 10 minut, łamiąc po drodze wszystkie możliwe przepisy. Przed domem wyszła z wozu ciągnąc za sobą kurtkę, po czym niedbale zamknęła zamek pilotem. Gdy zniknęła za drzwiami klatki schodowej, z drzewa po drugiej stronie ulicy wyłonił się niewielki mężczyzna w okularach i wsiadł do swojego samochodu. Sięgnął jeszcze pod marynarkę, aby zabezpieczyć odbezpieczony kilka godzin wcześniej pistolet, i spokojnie ruszył w kierunku centrum. Ale ultra nie widziała tego wszystkiego. Była zbyt zmęczona. Rozdział 5. Ściana wydawała jej się brudna. Rzeczywiście dawno nie było tu remontu. Nic dziwnego, skoro jedyny lokator bywa w mieszkaniu raz na tydzień. Mimo, że właściwie panował tu porządek, dawało się wyczuć, jak często pani domu zdradza swoje cztery ściany z hotelami, motelami, a nawet z własnym biurem. Inna sprawa, że mieszkanie nie było duże. Dwa pokoje, niewielka kuchnia, skromna łazieneczka. Wystarczy. Po co samotnej kobiecie wykonującej nietypową pracę i mającej nienormowany rozkład godzin, cokolwiek większego? Szafa wbudowana w ścianę w przedpokoju, szerokie łóżko w sypialni, któremu z naprzeciwka przygląda się niezbyt duży telewizor. W drugim pokoju stół, fotele, półki z książkami, trochę kwiatów i właściwie wszystko. Wszechobecne cisza i spokój. Może przydałoby się jakieś zwierzę, na przykład chomik albo papuga. Nie wymagają zbyt wiele opieki, a zawsze trochę mniej tej cholernej ciszy. Trzeba będzie o tym pomyśleć. Na razie, jeszcze kilka minut snu. Ultra zamknęła oczy, ale nie potrafiła już zasnąć. Mimo wszystko dobrze powylegiwać we własnej pościeli, pierwszy raz od kilku dni. Kołdra była lekko szorstka, ale przyjemnie otulała całe ciało i miło było wcisnąć ją między uda. Mogła tak leżeć godzinami. Nowy dzień bezwstydnie wkradał się przez okno, podglądając nagłą dziewczynę, okrytą tylko delikatnym niebieskim materiałem. Najlepsze są błyskawiczne decyzje. Jak trzeba, to trzeba. Jednym zdecydowanym ruchem odrzuciła kołdrę i szybko stanęła na podłodze, znajdując swoje odbicie w lustrze zawieszonym na ścianie. Przyglądając się swojemu ciału, stwierdziła, że wciąż jest w formie i właściwie nie utyła. No, może trochę mięśnie, rąk za duże, nogi chyba w normie. Piersi, wcięcie w pasie, płaski brzuch, z niego była szczególnie dumna, którego od miesięcy nie dotykał żaden mężczyzna. Poniżej był niewielki, choć wyraźny i dość starannie wymodelowany trójkąt w kolorze ciemny blond. Na jego widok dziewczyna mocno zacisnęła uda, po czym głośno się roześmiała i pokazała sobie zawadiacko język. Postanowiła, że będzie chodzić nago aż do wyjścia z domu. Pozostała jej tylko godzina. Więc szybko pobiegła do kuchni na śniadanie. Bauer wszedł do gabinetu Kręca z tajemniczym uśmieszkiem. Czytasz to? spytał, wieszając kurtkę. Pułkownik podniósł głowę z raportu. Trzeci raz, rzucił ponuro. Niezłe jajco, hm? Kręc zamknął teczkę. Od początku coś mnie swędziało. Jest już ultra? Jedzie, będzie lada chwila. Daj zapalniczkę. Kręc wyjął kolejnego kamera. Usłyszeli pukanie do drzwi. Wejść. Ultra nacisnęła klamkę szybciej niż wybrzmiało ści i zaczęła się meldować. Daj spokój, przerwał jej pułkownik. Chodź tutaj. Usiadła na kanapie. Pamiętasz, jak znaleziono ciało Marty Karskiej? Ciągnął kręcz. Mhm. Mm Zleciłem badania genetyczne. Porównano próbki z ciała z włosami i fragmentami naskórka z jej mieszkania. O Boże. No właśnie, to nie Marta Karska. Ktoś bliźniaczo do niej podobny, ale na pewno nie ona. Kręc zaciągnął się mocno papierosem. Gliny wzięły ją za Karską, a dziennikarz nie zdążył zidentyfikować ciała. Ten policjant, Ryszard Snopczyk, twierdził, że ją rozpoznał. Znał Karską. A jednak się pomylił. Ta kobieta miała nawet tak samo wymodelowane włosy. Ultra utkwiła wzrok w niewidzialnym punkcie gdzieś na przeciwległej ścianie. Kręc wiedział, że oznacza to, iż intensywnie myśli. Ale Bajzel. Wyrwało się Bauerowi. Nie bajzel, tylko zabawa od początku, zauważył szef agencji. zupełnie stwierdziła wreszcie ultra. Panie pułkowniku, mogę zadzwonić? Jasne. Do dziennikarza? Tak. Nie mów mu na razie o raporcie z badań. Oczywiście. Szybko wykręciła numer. Po czterech sygnałach usłyszała w słuchawce spokojny głos Janti. Tak? Dzień dobry, Janti. To ja, ultra. Witaj, jak tam duszyczka? Teraz nie mam czasu, muszę rozmawiać z Adamem. Zaniesiesz mu telefon? Nie ma problemu. Po kilkudziesięciu sekundach ultra przywitał ożywiony i dość pogodny, jak jej się wydawało, głos Kniewicza. Czemu zawdzięczam, posłuchaj Adam? Przerwała mu. Wybacz, że dotykam bolesnych spraw, ale pamiętam, jak mówiłeś mi, że Marta Karska była sierotą. Tak, głos dziennikarza raptownie spoważniał. Zatem wychowywała się w domu dziecka. Tak, mówiłem ci już o tym. Gdzie jest ten sierociniec? W Białym Stoku, dokładnie nie wiem. Nie sądzę, żeby tam było więcej domów dziecka niż dwa, trzy. Po co ci to? Musimy załatwić tam pewne formalności. Zdrowiej. Odłożyła słuchawkę, zanim Adam zdążył coś powiedzieć, choć była pewna, że ma do niej wiele pytań. Znajdę dom dziecka, w którym się wychowywała ta dziewczyna. Może to w czymś nam pomoże. Rzuciła w stronę szefa. Dobrze, odparł Kręc tylko ostrożnie. Pozostaje jeszcze tylko pytanie, mruknął Bauer. Kim jest osoba, która leży w kostnicy? Przede wszystkim pozostaje pytanie, zauważył pułkownik. Gdzie jest teraz Marta Karska? Budynek wyglądał na stary i trzeba przyznać dość zaniedbany. Poszarzały tynk odpadał miejscami, odsłaniając czerwoną cegłę. A okna, zarówno na parterze, jak i na piętrze, najprawdopodobniej od dawna już wymagały solidnego remontu. Szyby sprawiały wrażenie czystych, ale farba na ramach była właściwie wspomnieniem. Ultrę zaskoczyła cisza. Żadnych biegających dzieci, żadnych okrzyków, tumultu, tylko wygrzewający się w promieniach wiosennego słońca dozorca na ławeczce przed wejściem. Ultra otworzyła furtkę i weszła powoli na teren sierocińca. Nie lubiła tego słowa. Dom dziecka też raczej nie należało do najszczęśliwszych określeń miejsca, w którym porzucone lub zapomniane przez wszystkich dzieciaki próbują znaleźć sens życia i trochę miłości. Poszukiwania te zwykle kończące się porażką zapadają głęboko w pamięć dorosłych już dzieci gorszego boga, by wypełniać dziesiątki nieprzespanych nocy. Bo choć z pozoru są zdrowe i nic im nie dolega, to przecież zwykłymi ludźmi już być nie potrafią i rzadko udaje się im po prostu zapomnieć. Ultra swoje dzieciństwo wspominała raczej z uśmiechem, a choć ojciec często lubił nieźle popić, nie skarżyła się. Rodzice kłócili się rzadko, jej zaś niczego nie brakowało. Alkohol nie czynił z ojca zwierzęcia, co najwyżej zmuszał czasem do wcześniejszej drzemki. Nie była dzieckiem rozpieszczanym, ale nigdy nie czuła się z tego powodu nieszczęśliwa. Lubiła twarną dyscyplinę, którą wpoił w nią dziadek, przedwojenny jeszcze oficer. Uwielbiała rozgrywać z nim bitwy na dywanie, a na żołnierzyki, które brały w nich udział, wydawała prawie całe kieszonkowe. Dziadek nigdy nie pozwalał jej beczyć z byle powodu, a nauczanie honoru i wyrabianie twardego charakteru uznawał za ostatni już w życiu, ale jeden z najbardziej zaszczytnych obowiązków. Popadał przez to wiecznie w konflikt z synem, szczególnie zaś z jego żoną, która nie potrafiła zrozumieć, dlaczego z jej jedynej córki stara się zrobić chłopaka. Nie przejmował się tym. Kochał wnuczkę jak nikogo na świecie i potrafił dla niej oddać wszystko. Gdy umarł dziewczynka miała czternaście lat nie potrafiła nie płakać po nim, choć mógłby patrząc na nią gdzieś tam z góry nie być zadowolony. Trudno przecież pamiętała, jakby to było dziś jego słowa: beczą z byle powodu tylko ludzie słabi bez charakteru, ale czasem są takie chwile, że trzeba płakać. Pamiętaj człowieka można ocenić po tym. W jakich momentach płaczę? Pani do pani dyrektor? Słucham? Ultra potrzebowała chwili, aby wyrwać się z zamyślenia. Pytałem, czy szuka pani szefowej? Powtórzył dozorca, mrużąc oczy, jakby starał się lepiej dostrzec kobietę, która szła w jego kierunku. Tak, jestem umówiona. Nerwowo poprawiła spodnie i bluzkę. Tędy w prawo, a potem drugie wejście. Mężczyzna nie przestawał się jej przyglądać. Uśmiechnęła się kurtuazyjnie i pchnęła ciężkie drzwi. Gdy minęła drugie, oddzielające przedsionek od wnętrza budynku, znalazła się na długim korytarzu przypominającym tradycyjne stare wybiegi szkolne, leciwsze niż najstarsi pracownicy. Wysokie sufity, kamienne podłogi, a kilkadziesiąt metrów dalej drewniane schody. Drugie drzwi po prawej były lekko uchylone. Dochodził z za nich charakterystyczny odgłos pisania na maszynie. Ultra chyba z przyzwyczajenia bezszelestnie wśliznęła się do gabinetu. Piszącą osobą okazała się młoda kobieta, która oczywiście nie usłyszała niczego, a siedząc nadal tyłem do drzwi, nie zdawała sobie sprawy z obecności agentki. Przepraszam? powiedziała jak najciszej Ultra, ale kobieta i tak lekko drgnęła i szybko się odwróciła. Jeżeli była tu dyrektorką, to rzeczywiście dość młodą. Na widok Ultry od razu uśmiech zagościł na jej twarzy. Pani Mandrykiewicz? spytała ciepło. Tak, agentka bez namysłu potwierdziła swoje fałszywe nazwisko. Dziwi się pani, że sama pisze na maszynie, kobieta uśmiechnęła się, znowu wstając z krzesła. Nie stać nas na sekretarkę, ale dajemy sobie radę. Proszę siadać. Herbaty? Nie, dziękuję. Ultra rozejrzała się uważnie po gabinecie. Pomieszczenie wyglądało dość skromnie. Małe biurko, przy nim krzesło, metr dalej fotelik dla gościa, Obok kanapa, która bez wątpienia lata świetności miała już za sobą. Dawno niemalowane ciemnożółte ściany oraz biały poplamiony sufit wyraźnie potwierdzały, że ośrodek, podobnie jak większość jemu podobnych w Polsce, nie opływa w dostatek. Nazywam się Fałkowska, jestem dyrektorką tego ośrodka, powiedziała kobieta. To ze mną rozmawiała pani przez telefon. Wspaniale, czy mogę liczyć na pani pomoc? Agentka nie potrafiła znaleźć wygodnej pozycji na rozklekotanej kanapie, którą wskazała jej Fałkowska. Na moją chyba nie. Pracuję tu od niedawna, ale rozumiem, że to ważna sprawa? Bardzo ważna. Po telefonie od państwa zadzwoniłam do pani Teresy Zaczuk, byłej dyrektorki. Teraz jest na emeryturze i bywa tu rzadziej, ale wie pani, jak to jest. Nauczyciele, wychowawcy. Całe życie wśród dzieci. Nam bardzo trudno po prostu odejść. Mówiąc szczerze. Ultra chwilę szukała odpowiedniego słowa. Właściwie nie jestem pewna, czy osoba, o którą mi chodzi, wychowywała się właśnie tutaj. Wiem tylko, tutaj. Słucham? Marta Karska wychowywała się tutaj. Pani Zaczug ją pamięta. Oczywiście to nie było za moich czasów. Sama byłam wtedy nastolatką. Uprzejmy uśmiech nie schodził z oblicza Fałkowskiej. Tak szybko ją sobie. to znaczy, przypomniała ją sobie od razu? Pamiętam prawie wszystkich, rzuciła wchodząc wolnym krokiem do gabinetu starsza siwa kobieta. Była niewysoka i dość tęga, jednak bystre spojrzenie zdradzało, że wciąż ma sporo energii. Na nogach miała filcowe kapcia i chłód przypominał dostojne jeżdżenie na łyżwach. Ultra wstała i przywitała się. Kobieta sprawiała wrażenie ciepłej, wyrozumiałej staruszki o niegroźnym, ale przenikliwym spojrzeniu. Dokładnie przebiegła wzrokiem po agentce lecz zrobiła to dyskretnie i taktownie. Spóźniłam się? Uśmiechnęła się do Fałkowskiej. Ależ skąd, pani Tereso? Rozmawiamy może dwie, trzy minuty. Pani jest z rodziny? Mądre spojrzenie Teresy zaczuk ponownie spoczęło na agence. Ultra przez chwilę nic nie mówiła, szybko oceniając, na ile powinna skłamać. Mówiąc wprost, nie lubimy zbyt szeroko opowiadać o naszych wychowankach. Mogliby sobie tego po prostu nie życzyć. Mamy nadzieję, że pani to rozumie. Oczywiście, odparła bez namysłu ultra. Jestem. Nie jestem z rodziny. Pani Mandrykiewicz pracuje w policji, przyszła jej z pomocą Wałkowska. Nie zdążyłam pani powiedzieć. Teresa Zaczuk skinęła głową, oczekując dalszych wyjaśnień. Szukam Marty Karskiej. To bardzo ważne, powiedziała ultra. Nie ma pani nic przeciwko temu, że zobaczymy jej legitymację? Oczywiście, że nie. Agentka wstała, podeszła do wieszaka i sięgnęła do wewnętrznej kieszeni wiszącej tam kurtki. Wyjęła z niej legitymację, którą miał do dyspozycji każdy w agencji. Nie było sensu tłumaczyć w takich momentach, kim naprawdę jest, a tymczasem policja była hasłem wystarczająco czytelnym dla zwykłego obywatela. Obie kobiety przyjrzały się dokładnie legitymacji, po czym oddały ją właścicielce. Zawsze myślałam, że jeśli zgłosi się do nas policja, to raczej pytając o Dorotę, a nie o Martę, powiedziała ze smutkiem Teresa Zaczuk. Interesuje nas tylko Marta Karska, uśmiechnęła się ultra. No tak, pani przecież może tego nie wiedzieć odparła spokojnie starsza kobieta, siadając w fotelu, który wyglądał jeszcze mniej zachęcająco niż kanapa, na której spoczęła ultra. Marta i Dorota to bliźniaczki? Przyszły do nas po wypadku rodziców, kiedy miały chyba sześć albo siedem lat. Jeszcze nie chodziły do szkoły. Takich sióstr się nie zapomina. Uśmiechnęła się nieznacznie do Fałkowskiej. Ultra profesjonalnie ukryła zaskoczenie i poprawiając się po raz kolejny na kanapie, szybko układała w głowie wnioski. Czy one były bardzo podobne do siebie? zapytała spokojnie. To zależy. Jeśli chodzi o wygląd, były niemal identyczne. Ale usposobienie, charakter. To nadawałoby się nawet do filmu. Łatwo było je rozróżnić? My nie mieliśmy z tym kłopotu. Zresztą bardzo nie lubiły się tak samo ubierać i stąd nikt ich nie mylił. Ale gdy przychodził ktoś z zewnątrz, to. ho, ho, można było robić niezłe kawały. Była dyrektorka wyraźnie poweselała. Dostrzegłszy, że wychowawczyni uśmiecha się do swoich wspomnień. Ultra przybrała pogodniejszą minę i zwolniła nieco tempo rozmowy. Po chwili, nie zmieniając wyrazu twarzy, próbowała sprowadzić starszą panią na właściwe tory. Jakie one były? To znaczy chodzi mi o charakter, usposobienie. Pani Teresa lekko westchnęła. Obie spiekła rodem, ale jak już pani mówiłam, bardzo się różniły. Marta była zwykłym urwisem jak tysiące dzieci. Biegała, rozrabiała, robiła dowcipy innym dzieciom, a nawet wychowawcom. Mówiąc szczerze, raczej nie przypominała dziecka z sierocińca. Szybko oswoiła się z tym, że utraciła rodziców i starała się po prostu przystosować. Starsza pani ponownie uśmiechnęła się do ultry, a następnie wolno pocierając o siebie dłońmi, przez chwilę zdawała się zastanawiać, do czego właściwie dąży ta uważnie przysłuchująca się i młoda policjantka. W którymś momencie zawisła między nimi oczywista prawda, że Marta musiała wpaść w niezłe tarapaty, skoro przysłano aż z Warszawy kogoś, kto tak dokładnie wypytuje o jej ulubioną niegdyś wychowankę. Była dyrektorka postanowiła jednak zaczekać jeszcze trochę z pytaniem, na które odpowiedź chciała usłyszeć od samego początku rozmowy. Tak więc po chwili ciszy wróciła do tematu, odpędzając od siebie złe myśli najdalej jak to tylko możliwe. Dzieci tutaj dzielą się na dwie grupy. Te, które mimo nieszczęścia starają się żyć dalej normalnie, w miarę możliwości, ciesząc się tym, co im zostało, oraz te, które będą zbuntowane już zawsze. Wychowankowie z drugiej grupy do końca żyją z pretensją do świata i ludzi, że ich skrzywdzono. Niestety do nich właśnie należała Dorota. Może kawy? Spytała nagle Fałkowska. Nie, dziękuję. Odparła krótko Ultra, przenosząc na chwilę wzrok na dyrektorkę. Ja poproszę. Pani Teresa uśmiechnęła się, po czym, poprawiając się z lekka na najwidoczniej również niezbyt wygodnym fotelu, zaczęła dalej opowiadać. Wie pani, najciekawsze jest to, że większość tych buntowników stanowią dzieci wcześniej mniej lub bardziej skonfliktowane z rodzicami. Odejście rodziców najprawdopodobniej pojmują podświadomie jako swoistą zemstę za to, że nie spełniły ich oczekiwań. Dla tych dzieci to rodzaj odrzucenia. Ani jedna, ani druga siostra zresztą nigdy nie ukrywała, że mimo wszelkich pozorów rodzice dość wyraźnie faworyzowali Martę. Może to okrutne, co powiem, ale w pewnym sensie rozumiałam ich. Teresa zaczuk niemal niezauważalnie westchnęła i uśmiechnęła się smutno do swoich myśli. Któregoś dnia Marta opowiedziała mi, jak jeszcze w domu, Dorota wpadła z płaczem do ich pokoju, krzycząc, że nienawidzi matki i chętnie by ją zabiła. Proszę pamiętać, że ona miała tylko sześć lat. Dzieci w tym wieku rzadko w ogóle sprzeciwiają się rodzicom, nie mówiąc już o nienawiści, ale ona była inna. Niestety, miała rzadką umiejętność wywoływania w rówieśnikach tego, co w nich najgorsze. Dzieci bywają okrutne, wynika to z tego, że niewiele jeszcze rozumieją, ale Dorota pod tym względem wyraźnie się wyróżniała. Potrafiła być taka w najbardziej nieoczekiwanych momentach i sprawiało jej to radość. Z wiekiem cecha ta umacniała się jeszcze w niej, zamiast zanikać, choć robiliśmy co tylko było w naszej mocy. Może trudno w to uwierzyć, ale większość dziewczynek nie tylko ją lubiła, ale wręcz traktowała w szczególny sposób. Chciał ją po prostu naśladować, choć na szczęście przeważająca część tego nie potrafiła. Chłopcy lubili Dorotę jeszcze bardziej. Podczas gdy Marta była fajną koleżanką, kumpelą, kimś, z kim można było się powygłupiać. Dorota wyrobiła sobie pozycję dziecięcego idola, kogoś, do kogo się równa. Niezwykłe, biorąc pod uwagę fakt, że to przecież bliźniaczki i to tak podobne z wyglądu, wtrąciła ultra, po raz kolejny poprawiając się na upiornej kanapie. Dzieci nie miały problemów z rozróżnieniem ich. Zresztą, jak pani mówiłam, zawsze ubierały się inaczej. Kiedy stały się nastolatkami, wyraźnie widać było, jak bardzo różnią się ich gusta. Marta lubiła stroje sportowe, obcisłe dżinsy, luźne koszulki. Dorota nie uznawała spodni w ogóle. Starała się ubierać jak dama i, muszę powiedzieć, że potrafiła odróżnić dobry, gustowny strój od kiczu. Oczywiście nigdy tutaj nie mieliśmy pieniędzy na to, żeby spełnić jej oczekiwania, ale ona potrafiła całymi tygodniami domagać się jakiejś sukienki, którą zobaczyła na wystawie w mieście. Złościła się, gdy nie spełniano jej życzenia? Nigdy. Zawsze była niezwykle kulturalna, grzeczna i potwornie zimna. Marta wielokrotnie rozbijała nosy kolegom, a nawet koleżankom, dorocie nie zdarzyło się to nigdy. Marta opowiadała, że w domu siostra często podnosiła głos, złościła się lub płakała. Odkąd przyszła do nas, działo się to bardzo rzadko i w tym sensie nie sprawiała kłopotów w ogóle. Dlaczego więc pani jej nie lubiła? Zapytała ultra, starając się, aby jej głos zabrzmiał jak najbardziej beznamiętnie. To nie tak. Jestem już stara, więc mogę się przyznać. Z czasem zaczęłam się jej po prostu bać. Miała niezwykły wpływ na innych wychowanków. Potrafiła w szczególnie wyrachowany sposób zadawać im ból i cieszyć się ich cierpieniem. Nigdy nie znałam nikogo w tym wieku, kto tak umiejętnie potrafiłby dręczyć psychicznie upatrzone ofiary. Robiła na przykład spokojnie i zimno wmawiać wybranym koleżankom, że ich rodzice umarli z ich powodu i że to one ponoszą za to całkowitą odpowiedzialność. Bywało, że drążyła taki temat miesiącami, wsłuchując się w ich płacz w nocy. Nie darowała nikomu żadnej wady, urody czy ubioru, wykorzystywała słabość każdego, kto stanął jej na drodze. A przy tym była bardzo ładnym dzieckiem, co czyniło ją bezkarną. Nie próbowała pani temu jakoś przeciwdziałać? Spytała Ultra, starając się nie zmieniać profesjonalnie neutralnego wyrazu twarzy. Teresa Zaczuk ponownie się uśmiechnęła. To nie było takie proste, moje dziecko. Podam przykład. Wychowywała się tu pewna dziewczynka, która najogólniej rzecz ujmując miała kłopoty w szkole. Dorota oczywiście czuła się w obowiązku odpowiednio ją pocieszyć. Mówiła więc, aby się nie martwiła, bo przecież tempi ludzie też są potrzebni na świecie. I dodawała, że Podobno bardzo poszukiwanym zawodem jest profesja służącej. Oczywiście wzywałam ją kilkakrotnie, aby zabronić jej tak mówić, a ona to co zwykle. Charakterystyczna mina i znane już wszystkim powiedzonko Przepraszam, że byłam szczera, wiem, że tak nie można, postaram się zwrócić na to uwagę. I tyle. Starsza pani ponownie westchnęła, jakby opowieść sprawiała jej coraz większą trudność. Przerwała i kilka sekund przyglądała się koronie potężnego dębu za oknem. To było w niej złe, ale miała też sporo zalet. Kobieta raz jeszcze przywołała swój ciepły uśmiech. Kochała zwierzęta i to zupełnie bezinteresownie. Potrafiła oddać ostatnie grosze kieszonkowego, aby nakarmić głodnego psa czy kota. Wypożyczała z biblioteki tony książek o zwierzętach. Najbardziej interesowały ją duże afrykańskie koty. Z pewnością wiedziała o nich więcej niż my wszyscy razem wzięci. Miała niewątpliwy talent plastyczny. Wspaniale rysowała i malowała. Na prośbę koleżanek uczyła je plastyki, ale nie była zbyt wyrozumiałą nauczycielką. Potrafiła być pracowita i sumienna. Nigdy nie zdarzyło jej się czegoś komuś obiecać, a później o tym zapomnieć lub nie dotrzymać słowa. Nie wszystkie polecenia lubiła wykonywać, ale raczej się nie sprzeciwiała. Nie uśmiechała się za to prawie nigdy. Miała taki zimny wzrok na zasadzie Wie pani, odwalcie się ode mnie. Może ciasteczka? Wtrąciła Fałkowska. Nie, dziękuję, odparła ultra. A ja poproszę. Starsza kobieta uśmiechnęła się. Strasznie lubię zwłaszcza te brązowe. Gdzie pani je kupuje? Obok dworca? Uszczygła. A, tam. Często robiłam zakupy z dziećmi w tym sklepie. A Marta? spytała Ultra. Była znacznie mniej spokojna niż siostra. Wiecznie rozbiegana, wszędzie jej było pełno. Z czasem oczywiście dorosła i spoważniała, ale Dorota wciąż wyglądała przy niej jak posąg. Marta nigdy nie pretendowała do roli księżniczki czy idola. Przyjmowała świat takim, jaki jest i trzeba przyznać, że wprowadziła tu trochę słońca. Uczyła się gorzej od siostry, ale nauczyciele twierdzili, że mimo wszystko jest zdolniejsza. Naturalnie kochała się w niej większość męskiej części ośrodka. Muszę powiedzieć, że sprawiała trochę kłopotów wychowawczych. Często wykręcała się od codziennych prac i w takich wypadkach, mówiąc szczerze, nie była zbyt prawdomówna. Nauczycielka biologii opowiadała mi kiedyś, że odebrała od niej klasówkę, w której brakowało odpowiedzi na kilka pytań. Większość pracy była napisana prawidłowo, aż tu nagle w środku kartki pojawiało się puste miejsce, a w nim napis: Nie odpowiedziałam na pytania od 8 do 11. Bo właśnie w tym momencie rozbolał mnie brzuch. Ultra uśmiechnęła się szeroko, choć opowieść starej nauczycielki chwilami wyraźnie ją niepokoiła. Wszystko zaczęło się układać w jedną całość, ale agentka postanowiła dać sobie jeszcze trochę czasu. Teraz musiała przede wszystkim jak najwięcej dowiedzieć się o Marcie Karskiej i oczywiście mieć nadzieję, że dziewczyna jeszcze żyje. Nauczyciele i wychowawcy wybaczali jej takie rzeczy, kontynuowała Teresa Zaczuk. Była bardzo lubiana. A stosunki między siostrami? Spytała Ultra. Mówiąc szczerze, były trochę dziwne. Dziewczynki bardzo rzadko się kłóciły, ale wobec siebie zachowywały się dość chłodno. Jak na siostry, oczywiście. Wie pani, żadnego przytulania się, babskiego pleple, jakby były zwykłymi koleżankami, które poznały się kilka miesięcy wcześniej. Po prostu tolerowały się i tyle. Wiem, że tak jedna, jak i druga chciała się zdecydowanie różnić od siostry. Pytałem nawet kiedyś każdą z nich: Czy szczerze kocha siostrę? Obie odpowiedziały tak samo: Oczywiście. Nic ich nie łączyło? Nie, tak powiedzieć nie można. Obie lubiły dobrą muzykę, kino, miały kilka wspólnych zainteresowań. I co ciekawe, obie nie chciały iść do rodziny zastępczej. Często się tak zdarza? Wśród dzieci, które wychowywały się u prawdziwych rodziców, zdarza się. Zwykle to dzieci, które nie znały swojej rodziny, bardzo lgną do wszystkich przychodzących z zamiarem adopcji. Na korytarzu dał się słyszeć najpierw cichy szum, a po chwili coraz głośniejszy tumult. Dzieci wracają z wycieczki wyjaśniła Fałkowska. Teraz ja mam do pani pytanie odezwała się poważnie była dyrektorka. Dlaczego chcecie o tym wszystkim wiedzieć? Czy coś się stało? Ultra nabrała głęboko powietrza, zyskując dzięki temu nieco na czasie. Mimo, że spodziewała się tego pytania, wciąż nie wiedziała, na ile może być szczera. Sięgnęła po ciasteczko, dając sobie jeszcze kilka sekund i spokojnym, niezdradzającym niepokoju tonem rozpoczęła wyjaśnienia. Dla dobra sprawy dbała o możliwie najbardziej skrótową formę. Marta Karska zaginęła kilka dni temu. Podejrzewamy, że ją porwano, ale nie wiemy kto i dlaczego to zrobił. O Boże. A Dorota? Nie wiedzieliśmy nawet o jej istnieniu. A tak, prawda. Wiem, że przez pewien czas mieszkała w Białym Stoku, później poznała kogoś, wyjechała za granicę i, jak to wy mówicie, ślad po niej zaginął. Zresztą włożyłam trochę wysiłków w to, aby się dowiedzieć, co się z nią dzieje, ponieważ odeszła właściwie bez pożegnania. Jak to bez pożegnania? Gdy nastał dzień, kiedy obie siostry odchodziły... Marta obcałowała nawet woźne i dozorców, a Dorota, po prostu zniknęła. Po podpisaniu dokumentów nikt nie widział w ogóle, jak wychodziła. Przez pewien czas denerwowałam się, że coś jej się stało, ale później okazało się, że wszystko jest w porządku. Po prostu taka była nigdy nie zadzwoniła nic. Marta przez pewien czas utrzymywała z nami kontakty i nawet kiedyś zapytałam, co tam u Doroty. Okazało się, że kiedy Marta zaproponowała jej spotkanie, Dorota stwierdziła, że każda z nich ma swoje życie i powinny dawać sobie radę same. Od tej pory podobno nie utrzymywały kontaktu. Wtedy były takie czasy, że dzieciom z domu dziecka bardzo ułatwiano w naszym mieście zdobycie mieszkania. Niekiedy wręcz dostawały jakąś małą kawalerkę, obie siostry miały szczęście i szybko znalazły swój kąt. Zresztą Marta niedługo potem zaczęła studiować w Warszawie i wyprowadziła się z Białego Stoku. Bardzo byłam z tego dumna. Niewiele mieliśmy studentek z naszego ośrodka. To chyba wszystko, co mogę pani dzisiaj powiedzieć, uśmiechnęła się ciepło. Bardzo nam panie pomogły. Dziękuję za tę rozmowę. Ultra wstała, aby podać rękę pani Teresie i jej młodszej koleżance, po czym wziąwszy kurtkę z wieszaka pożegnała się. W drzwiach zatrzymała się jeszcze na chwilę, wyjęła długopis z kieszeni i napisała na kartce numer telefonu. Proszę zadzwonić, gdyby miała pani jeszcze coś do dodania. Rzekła podając kartkę starszej kobiecie. Jeśli coś sobie przypomnę, na pewno zadzwonię. Do widzenia i proszę się z nami skontaktować, kiedy ją znajdziecie. Mój Boże, takie dobre dziecko. Do widzenia, na pewno się skontaktujemy. Ultra wyszła na korytarz, po którym biegało sporo dzieci. Nie przypominał już tego zimnego, starodawnego, samotnego korytarza sprzed kilkudziesięciu minut. Przebiła się przez tłum i wyszła na zewnątrz. Słońce nadal świeciło, chmur było niewiele, a dozorca nieznacznie tylko zmienił pozycję od ich poprzedniego spotkania. Ulica, przy której znajdował się rociniec, nie należała do głównych arterii. W pobliżu właściwie nie było nikogo, więc ultra szybko schowała się za płotek, obok którego właśnie przechodziła, rzuciła okiem na chodnik, sprawdzając czy nikt nie idzie, po czym wyjęła z kieszeni kurtki pistolet wraz z wszelkami schowany tam na czas wizyty w domu dziecka. Położyła kurtkę na ziemi, szybko naciągnęła szelki z bronią i ubrała się, zapinając zamek błyskawiczny prawie do końca. Przy samochodzie zaparkowanym pięćdziesiąt metrów dalej, dostrzegła trzech mężczyzn zaglądających do środka przez szybę. Nie wydawało jej się, aby mógł to być ktoś dla niej niebezpieczny, ale ostrożności nigdy za wiele. Wyszła spokojnie z zapłotu i ruszyła dość szybko w ich kierunku. Mężczyźni już ją zauważyli i chyba domyślili się, że mają przed sobą właścicielkę wozu. Wyglądali na zwykłych żuli z podbudki z piwem, co poniekąd uspokoiło „Ultra”, ale postanowiła zachować czujność. Nie sprawiali wrażenia osiłków, zresztą jeden z nich był niższy od niej przynajmniej o pół głowy. Kiedy od samochodu dzieliło ją może dziesięć metrów, najwyższy i najchudszy uśmiechnął się obleśnie. Twoja bryka, maleńka? Tak, przepraszam panów, muszę jechać. Nigdzie nie pojedziesz, dawaj kluczyki warknął mały. Ultra zwiesiła bezradnie głowę. Nie mogła uwierzyć, że ma takiego pecha. Dlaczego akurat ja? Pomyślała ze złością. Uwziął się ktoś na mnie tam w niebie, czy co? Zmusiła się jednak do uśmiechu. Panowie, nie wygłupiajcie się, jeśli zaraz nie wsiądę do samochodu, spóźnię się. A kogo to obchodzi? Burknął Mały. Ultra rozejrzała się szybko i doszła do wniosku, że grzeczności na razie wystarczy. Odsuńcie się od samochodu, powiedziała spokojnie, ale już bardzo zdecydowanie. Ty chyba kurwa nie słuchasz, co się do ciebie mówi. Przyszedł w sukurs z koledze chudy. To ty nie słuchasz tempaku, rzuciła wciąż jeszcze spokojnie ultra. Odsuń się od samochodu. Kazek, mruknął mały do chudego, ona chyba chce dzisiaj zbrzydnąć. W jego dłoni błysnął nóż. Trzeci mężczyzna stał spokojnie i uśmiechając się pod wąsem, czekał na rozwój wypadków. Był chyba najmłodszy, a cała scena wyglądała na lekcję poglądową skierowaną właśnie do niego. Mały ruszył w stronę ultry. Nóż trzymał nisko, nieprofesjonalnie. Agentka natychmiast to zauważyła. Cios w ktań zaskoczył go tak bardzo, że nawet nie zdążył drgnąć. Uderzenie nie było szczególnie silne, ale za to niezwykle szybkie i dokładne. Dziewczyna błyskawicznie odskoczyła, spodziewając się kontry. Mały co prawda utrzymał się na nogach, ale stał kompletnie zamroczony. Nóż wypadł mu z ręki, a oczy przybrały pełen strachu, tępy wyraz. Chwycił się dłońmi za szyję. Nieprzyjemny charkot dobywający się z jego gardła upewnił zaś Ultrę, że nie jest w stanie dalej walczyć. Szybko obróciła się w prawo, spodziewając się ataku chudego. Ten jednak, nie mogąc zrozumieć, co się dzieje, stał jak wryty i patrzył na kolegę osuwającego się na kolana. Ultra kopnęła chudego wionra. Ułamek sekundy później, niezbyt silnie, ale bardzo precyzyjnie, trafiła go pięścią w podbródek. Głos utkwił mu gdzieś w gardle. Oparł się jeszcze o samochód, po czym runął na asfalt z krzykiem, który zbudziłby umarłego. Trzeci mężczyzna stał początkowo bez ruchu, potem jednak naprężył się, jakby chciał się rzucić do ucieczki. Ultra wiedziała, że nie chce jej atakować. Na wszelki wypadek rozpięła jednak kurtkę, ukazując broń. Może jakieś pytania? Rzuciła w jego stronę. Pani jest z policji? Zjeżdżaj. Chłopak zrobił kilka kroków do tyłu. Ultra otworzyła pilotem samochód i kopnęła na pożegnanie małego, który szczególnie nie przypadł jej do gustu. — Ja szanie! — mruknęła, wsiadając, ale jej głos zginął wśród jęków leżących na jezdni napastników. Zamknęła drzwi, po czym wyjęła ze schowka telefon. Nacisnęła żółty guzik. Czekając na połączenie, zdążyła uruchomić silnik. Telefon automatycznie wybrał numer i usłyszała głos Piotra Kręca. — Słucham? — Ultra. Biegałaś gdzieś po tym białym stoku? Uśmiechnął się, wyczuwając w jej głosie lekką zadyszkę. Nie, spotkałem facetów, przez których najadłam się trochę strachu, ale to tylko jacyś gówniarze. Odpowiedziała wciąż, obserwując przez szybę, co porabiają jęczący najezdni. Trzeci opryszek, odkąd ujrzał broń ultry, nie ruszył się z miejsca i ze strachem czekał, aż dziewczyna odjedzie. Mały powoli i ciężko łapał oddech, chudy wił się na asfalcie jak dżdżownica. Chyba wiem, czyje papiery leżą u pana na biurku. To dobrze, wracaj do centrum. Ultra rozłączyła się i ruszyła ostro, zerkając jeszcze w lusterko. Niewielki mężczyzna w okularach, siedzący w samochodzie zaparkowanym może pięćdziesiąt metrów od skrzyżowania ulic, odetchnął z ulgą. Trzej mężczyźni, którzy mogli narobić sporo kłopotów, okazali się zwykłymi, drobnymi i w dodatku pierdołowatymi złodziejami samochodów. Co za idioci. Mruknął do siebie. Odczekała, aż wóz ultry zniknie za zakrętem, i ruszył za nią.